Witam Cię bardzo serdecznie w tym epizodzie. Rafał Galiński z tej strony. I dzisiaj otwieramy dział dotyczący fotografii z powietrza. Zanim zaczniemy, chciałbym Ci powiedzieć, że niezależnie od tego, jakim dronem latasz, jesteś w stanie osiągnąć fantastyczne rezultaty, a nawet jeżeli nie masz drona, to jeżeli bardzo chcesz, to możesz poczynić kroki ku temu, żeby tej fotografii nocnej zaznać. Czy to możesz zapisać się na przykład na warsztaty, takie face to face, albo na początku na konsultacje, lub poznać kogoś na grupie, kto lata w Twojej okolicy i z nim przeprowadzić sesję, czy uczestniczyć jako pomocnik na początku. Później zastanowić się, którego drona możesz kupić. I pamiętaj, że najważniejsze jest serce do działania, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o możliwości finansowe, no ja wszystkim bym życzył, żeby latali Phantomem tym Pro w najwyższej wersji, czy DJI Inspire, czy Maviciem 2, ale może się okazać, że niekoniecznie właśnie najlepszy dron to jest klucz. Może się okazać, że goście, którzy mają najlepsze drony, trzymają je w szufladach czy w szafie i nie używają ich. Ale wiesz co, każdy dron od DJI jest naprawdę świetny i każdy dron pozwoli Ci rozwinąć talent, jeżeli tylko będziesz chciał. Dlatego też chciałem Ci powiedzieć krótko o historii tego Phantoma, którego testuję właściwie od wczoraj. Wczoraj miałem pierwszą nocną sesję i ten Phantom został kupiony za 200 zł, słuchaj, i naprawiony przez kolegę. Włożył mnóstwo czasu i serca w tego drona. Ja teraz latam nim, bo mam więcej może czasu niż ten kolega i testuję go, ale jest świetnie naprawiony. I także czasami jest tak, że za dniówkę pracy jesteś w stanie, czy za dwie dniówki sobie sprawić. I tak naprawdę te chęci są ważniejsze niż zasoby finansowe. I myślę, że intencją moich filmów jest to, żeby nie wyróżniać najlepszy sprzęt na rynku, ale żeby pokazywać te możliwości, które dzięki właśnie naszym umiejętnościom są rozwijane. Dzięki doświadczeniu, bo doświadczenie, umiejętności nikt Ci nie odbierze, a dron w każdej chwili może Ci się utopić, na przykład w oceanie, jeżeli jesteś na wakacjach. Przechodzimy teraz do tej części głównej. Na początku chciałbym powiedzieć trochę o tych możliwościach. Wielu dobrych fotografów ma fantastyczne lustrzanki i ma kapitalne sprzęty, typu obiektywy drogie, sprzęty po kilkadziesiąt tysięcy złotych i aparaty pełnoklatkowe, profesjonalne obiektywy. No i co z tego, słuchaj? I co z tego, skoro posiadając takie małe urządzonko jak Mavic Air, jesteś w stanie zrobić lepsze zdjęcie niż ten fotograf? Jak to się dzieje? A mianowicie, posiadając możliwość wykonywania zdjęć z powietrza, jesteś w stanie znaleźć taką perspektywę i takie ustawienie Twojej kamery, którego nie znajdzie ten właśnie fotograf posiadający tylko nogi, siebie i lustrzankę. Dzięki temu, że fotografujesz z powietrza, masz możliwość zmiany perspektywy, masz możliwość przeniesienia się w tej naszej orientacji 3D. Nie ograniczają Cię szlaki, nie ograniczają Cię ukształtowanie terenu czy ogrodzenie, nie ograniczają Cię wszelkie przeciwności losu, które może spotkać właśnie ten zawodowy fotograf, który operuje na nogach. Kolejna sprawa jest taka, że golden hour jest krótka i zawodowy fotograf jest w stanie ustawić się tylko w jednym miejscu i chwycić jeden kadr, ten, który strzela z lustrzanki. A Ty, posiadając drona, jesteś w stanie osiągnąć kilka kadrów w ciągu golden hour. To jest najpiękniejsze, że dron właśnie to określa i właśnie to, że dron to umożliwia. Oczywiście fotografia z drona ma też swoje podstawowe ograniczenia i tutaj nie ma co kryć, że rozmiar matrycy jest kluczowy. Oczywiście jest bardzo ważny, dlatego że mamy ograniczenia, jeżeli chodzi o czułość. My nie osiągniemy tutaj, nie wyciągniemy z 12-megapikselowej matrycy większych czułości niż 200 ISO 200. W szczególnych przypadkach ISO 400. Jeżeli masz jednocalowy sensor, jesteś w stanie trochę wyżej podejść, ale też nie bardzo. Ostatnio zapytał mnie kolega, jak to się dzieje, że w telewizji, oglądając seriale, on widzi doskonałą jakość ujęć z powietrza, a natomiast to, co jest na YouTubie, ta jakość jest słabsza. Więc muszę Ci powiedzieć tak,
Zwróć uwagę, że komercyjne produkcje odbywają się dronami typu Matrix, gdzie masz podczepiony sprzęt, który waży do 4 kg. Jesteś w stanie każdą kamerę tam podczepić i faktycznie profesjonalnymi kamerami te ujęcia prowadzić. Natomiast tutaj mamy kamerę, która ma naprawdę niewielkie rozmiary sensorów. Jest on wielkości mniej więcej 4x6 mm. No to trudno, żebyś tutaj osiągnął cuda taką małą matrycą. A jednak dzięki temu, że zastosujemy na przykład dłuższy czas naświetlania, albo zdjęcia w HDR, lub też zdjęcia AEB, albo może panoramę, jesteśmy w stanie właśnie pokonać te przeciwności losu w postaci małej optyki. Patrząc na latające matryce, które mamy dostępne w dronach konsumenckich, że tak powiem, i jeszcze Inspire chciałbym zaliczyć jako dron konsumencki, zwróćcie uwagę, że największa matryca, jaka lata, to w Inspire jest to 4/3 cala. To jest mniej więcej taka matryca, jak mamy w Lumixie GH4 czy GH5. 4/3 cala to nie jest duża matryca, bo ona ma mniej więcej wymiary 17x13 mm i powierzchnię trochę powyżej 2 cm². Jest to też niewielka matryca, ale dzięki temu, że Inspire ma możliwość wymiennych obiektywów, tu możemy osiągnąć głębię ostrości, jesteśmy w stanie też ten zakres tonalny osiągnąć dużo wyższy niż na przykład w Mavicach. I to jest oczywiście poza matryc, poza systemami już Enterprise, czyli takimi systemami typowo pod produkcje komercyjne. Inspire ja jeszcze zaliczam jako duży dron konsumencki, bo no, można go kupić powiedzmy za czterocyfrową kwotę, nie za pięciocyfrową w Polsce, czyli poniżej 10 tysięcy złotych. Następną wielkością matryc jest matryca jednocalowa. I tutaj mamy do dyspozycji na przykład Mavic 2 Pro, mamy Phantom Pro i to są te dwa drony, które posiadają matryce jednocalowe. Tam jest już ta rozdzielczość w granicach 20 megapikseli, i tam już możemy poszaleć trochę, jeżeli chodzi o słabsze warunki oświetleniowe. I faktycznie zdjęcia wychodzą dużo lepszej jakości, ale także filmy. Głównie na filmach to jest widoczne, że wychodzą dużo lepszej jakości niż fotki i filmy z Mavików. Czy ze Sparka, czy właśnie z Mavica, czy z Phantoma 4. A jeżeli, słuchaj, my będziemy od takiej małej matrycy wymagali cudów, to naprawdę będziemy niesprawiedliwi. Dlatego są sposoby na to, żeby ujęcia z powietrza wykonywane tak małymi sensorami były dużo lepsze i właśnie teraz przejdziemy do tego, jak przeprowadzać ujęcia z powietrza. Przede wszystkim pamiętaj o bezpieczeństwie, żeby dobrze wybrać miejsce, zastanów się, z którego miejsca będziesz wykonywał zdjęcia nocne. Pomyśl o wietrze, o warunkach takich jak złapanie satelit, odpowiedniej ilości satelit i pomyśl o tym, że twoje sensory nie będą działały w słabych warunkach oświetleniowych. Czyli będziesz zdany głównie na GPS, ale też twoje ruchy musisz mieć bardzo łagodne, jeżeli schodzisz do lądowania i startujesz. Bo może się okazać, że nie masz tego wsparcia w sensorach, które zwykle jest. Na przykład obstacle avoidance albo wsparcie typu precision landing. Dlatego nie schodź ostro do lądowania. To jest ważna sprawa, bo możesz przywalić o glebę, ale też jeżeli chodzi o już samo przebywanie w powietrzu, samo przebywanie drona w powietrzu, to pamiętaj o tym, żeby złapać wcześniej dużą ilość satelit i wybrać miejsce, które jest pozbawione zakłóceń głównie. Typu jakieś kolumny żelbetowe czy jakieś konstrukcje żelbetowe, raczej unikaj takich miejsc. Raczej trochę można odejść dalej, żeby to było miejsce typu park czy jakieś miejsce, które jest bardziej na uboczu. Jeżeli chodzi o wartość ISO, staraj się trzymać ją jak najniższą, gdzieś w granicach 100-200. Jeżeli masz większy sensor do 400, jak najbardziej, jeżeli mniejszy sensor 100-200 dla tych wartości. I operujemy głównie
czasem ekspozycji. Jeżeli masz przysłonę, no to wiadomo, że otwierasz ją jak najmocniej. Jeżeli nie masz przysłony, regulujemy tylko czas ekspozycji. Żeby osiągnąć dobry czas ekspozycji, trzeba dopasować się do warunków oświetleniowych. Zdjęcia nocne możesz prowadzić już przed właściwie zachodem słońca, już się do nich przygotować. Naładuj sobie baterie, znajdź sobie ten spot dobry, złap sygnał GPS i zanim wystartujesz, zrób sobie już ustawienia. Czyli przede wszystkim zadbaj o bezpieczeństwo, zaplanuj ten lot, popatrz, gdzie możesz przelecieć, jakie mogą być potencjalne zagrożenia i co zrobisz w sytuacji awaryjnej. Jak wylądujesz, jaka jest przestrzeń. To są takie aspekty na etapie przygotowań do zdjęć nocnych. O tym się tak dużo nie mówi, ale to jest cholernie ważne, dlatego że można sobie narobić kłopotu. I teraz, jeżeli chodzi o ustawienia samej kamery, ISO, tak jak powiedziałem, 100 do 200. Tryb manualny, jeżeli chodzi o ekspozycję, regulujesz głównie dwa czynniki. Ostrość manualnie poprzez wybranie MF i pamiętaj, że masz tą ogniskową ograniczoną. Tam jest ten slider, który umożliwia właśnie regulację ostrości. Jeżeli robisz duże obiekty, duże panoramy miasta, bo jeżeli skupiasz się na jednym obiekcie typu kościół, czy jakieś muzeum, czy budynek, będzie ci dużo łatwiej znaleźć tą ostrość. Ale jeżeli robisz właśnie zdjęcie panoramy całego miasta, to wtedy trzeba się zastanowić i najlepiej przybliżyć sobie, bo masz możliwość przybliżenie na ekranie dany szczegół, który chcesz wydobyć jako ostry i później manualnie tym suwakiem znaleźć ostrość. Dużo łatwiej działać na tablecie, trochę trudniej jest to zrobić telefonem komórkowym i dlatego pamiętaj o tym, że jeżeli chodzi o fotki w nocy, trzeba zrobić ich 5, nawet 10 razy więcej niż początkowo planujesz. Strzelaj tych zdjęć tak dużo, jak jest możliwe, dlatego że może się okazać i zmieniaj parametry, i zmieniaj też parametry właśnie ekspozycji i parametry ostrości, czyli ustawienia ostrości, no może się okazać, że 85% zdjęć jest schrzanionych. Tak jest ta cieniutka linia, o której mówiłem już wcześniej, pomiędzy dobrymi zdjęciami, a pomiędzy zdjęciami totalnie do kitu. Pamiętaj, że na pierwszej sesji może się okazać, że w ogóle ci nie wyjdą zdjęcia, ale to nie znaczy, że się masz zniechęcać. To powinna być dla ciebie podwójna motywacja, żeby wrócić i zrobić jeszcze lepsze foty. Może się okazać, że jak przyjedziesz, to będzie wiatr, albo będzie mrzawka i do bani będzie, albo nie będziesz mógł znaleźć sygnału GPS. I kolejne przeciwności losu, typu tablet cię zawali, albo bateria się wyczerpie, albo właśnie nie będziesz mógł znaleźć sygnału, czy aplikacja nie będzie się chciała załadować. Próbujemy dalej, próbujemy konsekwentnie kolejną sesję zrobić lepiej. Pamiętaj, najlepsze zdjęcia, które oglądasz, to nie jest przypadek, to jest efekt wielu prób i wielu działań. To jest całe doświadczenie, które się za tym ciągnie. Dlatego nie zniechęcaj się i bądź nieustępliwy. Jak mówią Anglicy, relentless. Ważną sprawą jest to, żeby sobie ustawić siatkę. Jeżeli masz możliwości, powinieneś mieć możliwości siatki i odpowiednio skadrować. W nocy to kadrowanie nie jest takie ewidentne, dlatego może znajdź sobie ten kadr, swój ulubiony już w ciągu dnia, albo przejrzyj zdjęcia. Jeżeli nie masz takiej duszy artysty, który tworzy całe ujęcia, to może przejrzyj, jeżeli jesteś w dużym mieście, to na pewno znajdziesz fotki z powietrza i może wybierz taką, która tobie najbardziej odpowiada, którą chciałbyś powtórzyć może trochę w innych parametrach ekspozycji, ale właśnie będzie to wzór dla ciebie, jeżeli chodzi o kadr. Włącz siatkę i spróbuj wykadrować tak, jak masz na tym wzorze, jak masz na tej swojej wymarzonej fotce. Pamiętaj o porze. Jeżeli chodzi o nocne fotografie, możesz robić już od zachodu słońca, w okolicach zachodu słońca, aż do godziny po, bo później będziesz miał już bardzo ciemne niebo i już nie będzie tego efektu, że niebo będzie twoim sprzymierzeńcem, gdzie możesz chmury wydobyć, czy możesz wydobyć kapitalne kształty, dramaturgię, oświetlenie cieni. Wtedy będziesz musiał polegać na tylko oświetleniu sztucznym. A jeżeli chcesz wykorzystać trochę tego naturalnego oświetlenia jeszcze słonecznego, resztek tego słońca, czy właśnie światła słonecznego, to przybądź z pół godziny przynajmniej na miejsce przed zachodem słońca. Jeżeli fotografujesz dany obiekt, to zwróć uwagę, jak on jest oświetlony, jakie daje oświetlenie w różnych warunkach, jak wyglądają cienie, jak wygląda kompozycja. Może razem z ulicą go ujmiesz, może z innej strony, może są jakieś inne obiekty, które na przykład skrzyżowanie, które mogą pomóc ci w
we wzbogaceniu, które mogą Ci pomóc we wzbogaceniu tego ujęcia. Zastanów się, jak to zrobić najkorzystniej, zrób kilka wariantów danej fotografii. Jeżeli jest to zlecenie, to faktycznie trzeba się przygotować bardziej. Jeżeli strzelasz dla siebie, to możesz tutaj eksperymentować, masz więcej czasu na pewno na to, żeby zrobić coś ciekawego. Teraz mówiłem już wcześniej o matrycach. Zwróć uwagę, jakie są proporcje matrycy w Twoim dronie, bo zwykle jest to 4 do 3, ale możesz mieć też na przykład 3 drugie, to zależy. Chyba Mavic 2 ma takie proporcje. I dopasuj proporcje aspect ratio, czyli ten współczynnik kształtu, do właśnie Twojej matrycy. W małych dronach z tą matrycą 1/2 cala stosujemy ten 4/3, dlatego że wtedy nie ma kropu. I staraj się nie kropować, czyli nie fotografować w 16:9, tylko w postprodukcji już ewentualnie sobie strymować to ujęcie, które chcesz. Ale zachować pełną rozdzielczość i pełne możliwości matrycy poprzez to, że fotografujesz w 4/3 we współczynniku właśnie proporcji. Jeżeli chodzi o format zdjęć, to ja proponuję, żeby fotografować w RAW-ie plus JPG, dlatego że JPG mogą Ci służyć jako szybkie ściągnięcie zdjęć na telefon i podgląd, które są dobre, które nie. A RAW-em możesz się pobawić w postprodukcji. I teraz uwaga, co do postprodukcji, to powiem na tym etapie tylko tyle. Jeżeli lubisz eksperymentować, no to faktycznie RAW. Jeżeli masz programy na swoim kompie typu Lightroom, to jak najbardziej RAW Cię zadowoli i możesz dużo zrobić. Jeżeli masz program mobilny typu właśnie Snapseed albo polecam Snapseed albo Lightroom Mobile, one są darmowe i można wtedy edytować takie zdjęcia na urządzeniu mobilnym jak najbardziej. Też jest to szybka edycja, jak się nauczysz i wejdzie Ci to w krew i można od razu publikować. Zachęcam zatem do przede wszystkim edycji zdjęć, czyli albo podstawowe typu właśnie Lightroom Mobile albo Snapseed. Tam można RAW-y też wgrać. Ja może zrobię taki epizod dokładnie dotyczący samej edycji. W tej chwili tylko powiem, że RAW-y można wgrać nie bezpośrednio z apki, tylko trzeba przerzucić je przez kompa, ale da się to zrobić. Natomiast jeżeli masz Lightrooma i jesteś fotografem, no to można się bawić więcej już w postprodukcji z plikami, które są właśnie w RAW-ie. RAW zawiera dużo więcej informacji, nie jest kompresowanym plikiem i zwykle to jest około 5 razy ten rozmiar mamy większy, jeżeli chodzi o samą pojemność takiego pliku. Kolejna sprawa, o której jeszcze nie wspomniałem, to jest ustawienie tych przednich LEDów. Tam sobie robimy wyłącz je w ustawieniu. To jest dosyć istotna sprawa, bo mogą przeszkadzać te czerwone oświetlenie w wykonywaniu zdjęć. I następna sprawa jest taka, że na czas wykonywania zdjęcia, bo jeżeli chcesz się przemieszczać pomiędzy ujęciami, to jak najbardziej w trybie position, latania, w trybie lotu position, ale jeżeli wykonujesz zdjęcia, to fajnie jest przełączyć drona w tryb tripod. Dzięki temu on wykonuje bardzo delikatne ruchy lub też wręcz wisi w powietrzu i raczej wykorzystujmy właśnie ten tryb tripod. I to są mniej więcej te podstawowe zasady, jeżeli chodzi o fotografowanie w nocy. Pamiętaj, że postprodukcja stanowi kolejną naukę magiczną, więc na to trzeba przeznaczyć osobny czas i osobny epizod. Tu mówimy o samym przygotowaniu do wykonywania zdjęć i ich wykonaniu. Bezpieczeństwo jest bardzo ważne, podkreślam to. Pamiętaj, że sondy nie są Twoim towarzyszem, żeby złapać silny sygnał GPS i żeby przewidzieć sytuację awaryjną i najlepiej mieć takie pole szersze do działania, żeby na przykład nie wisieć cały czas nad jakąś ulicą albo nad ruchliwym miejscem. Czyli znajdź taki spot spokojniejszy, z którego możesz fotografować. I to są mniej więcej te zasady, jeżeli chodzi o fotografię nocną. Ja korzystałem też przy tym opracowaniu z doświadczeń kolegów. Teraz chciałbym pokazać kilka takich zdjęć moich kolegów. Czas na informacje organizacyjne. Przede wszystkim rozstrzygamy konkurs dotyczący podania miasta i wpłynęło 18 odpowiedzi. Pamiętajcie, że ten konkurs był podczas ostatniego livestreamu, czy przedostatniego dotyczącego Osmo Pocket. Losujemy w takim razie jedną osobę.
Teraz w takim razie jedną osobę wyłonię. Proszę bardzo, to jest ta miejscowość i skontaktuję się. Miejscowość to Łódź. Skontaktuję się ze zwycięzcą i otrzyma ode mnie uchwyt na tablet i telefon komórkowy do kontrolera Mavica lub też Sparka. Jeżeli Łódź się nie skontaktuje, druga osoba to będzie Pogorzelica. I teraz uwaga, trzecia, jeżeli Łódź i Pogorzelica nie skontaktuje się ze mną, to będzie miejscowość Szczecin. Dobrze, czyli mamy Łódź, Pogorzelica lub Szczecin, w zależności od tego, czy osoby podadzą adres na mój wniosek, na moją korespondencję. I będę czekał po 2 dni na odpowiedź od poszczególnych osób. Następna sprawa, dość istotna, organizacyjna, to otworzyłem grupę na fejsie. Grupę, która nazywa się Latam Dronem od DJI, po to, żeby trochę wymienić doświadczeń, trochę pomóc osobom początkującym i bez hejtu, pamiętajcie, nie będziemy obrzucali hejtem, przynajmniej będziemy się starali osoby traktować jako początkujące czy pierwszaków z dużą dozą cierpliwości. Na grupie, o której wspomniałem, będzie przeprowadzany następny konkurs z nagrodami. To będzie konkurs na nocne zdjęcie. Dlatego zachęcam do dołączenia do grupy i właśnie tam będę starał się główny akcent położyć, jeżeli chodzi o wymianę korespondencji. Grupa jest przeznaczona do wymiany korespondencji, doświadczeń, informacji, także nowości i spostrzeżeń. I tam możemy też, być może dołączę taki moduł, gdzie będzie możliwość właśnie prezentowania zdjęć. I to jest grupa edukacyjna głównie, czyli nie sprzedażowa, ale edukacyjna. Taki jest charakter tej grupy. Kolejna wiadomość organizacyjna jest taka, że przygotowuję warsztat online dotyczący fotografii właśnie powietrznej. On będzie zawierał szczegółowe rozwinięcie takich informacji jak dzisiaj z przykładami, ze zrzutami ekranów i z komentarzem. Będą tam też załączone zdjęcia, będą tam też case'y opisane i tam wszystko mówię od kuchni. Mniej więcej 3 godziny do 4 materiału planuję w pierwszej fazie, później go pewnie jeszcze rozszerzę na następne moduły. Premierę tego warsztatu planuję na 15 lutego i mam już przedsprzedaż dla Was. Dla wszystkich osób, które dołączą do grupy, będę miał warunki i na grupie napiszę, jakie są warunki przedsprzedaży takiego warsztatu. Będzie on w cenie 10 zł do 15 lutego tylko. Po 15 lutego cena warsztatu wyniesie około 45 zł. Jeżeli te materiały, które przekazuję, stanowią dla Ciebie wartość, to proszę Cię o kciuk do góry, przynajmniej od czasu do czasu. Jeżeli są do bani i do poprawy, kciuk w dół dajemy i nie ma co się czarować. I też proszę, tam jest poniżej taki przycisk subskrybuj. Ostatnio jak przeglądałem statystyki, to 75% moich widzów nie subskrybuje tego kanału, dlatego powinienem od czasu do czasu się upomnieć i poprosić o subskrypcję. I proszę Cię, napisz mi też w komentarzu, jaką tematykę byś chciał w następnych epizodach czy w następnych miesiącach. Jestem otwarty na sugestie, jesteśmy w stanie tutaj wspólnie podziałać. Na razie bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Trzymaj się, cześć! Bardzo mi się podoba ta kamera.